Raz, 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 czy mnie słychać? Słuchajcie, moi drodzy, trochę monotonnie się zrobiło na tym kanale, więc do tego newsa dołączę bitwę. Oczywiście mowa o nowej aukcji. Tę aukcję przypominam od 15 do 19. No i cóż jest dzisiaj? Oto i Mars, nadciąga Mars. Czyli ci Marsjanie jednak nie tacy wydumani, może troszeczkę. Proszę bardzo, tak oto to wygląda. Słusznie stwierdziliście pod filmem, że gdzie tam Grek? Znaczy, mówiąc, że to wyglądało mi to na Grecję, ponieważ taki pióropusz, ciekawy dosyć, z góry. Ale mniejsza o to. Progetto, po prostu jest to Progetto, tylko że w paskudnej skórce, o jakimś pancerzu, nie wiem, kurka, co to ma być. W każdym razie Progetto, prawdziwy Progetto, w troszeczkę, nie wiem, czy można będzie wyłączyć, jak ktoś kupi ten cały kamuflaż, nie mam pojęcia. W każdym razie nie ma co ukrywać, że jest to jeden z najlepszych, a dla niektórych najlepszy czołg premium poziomu 8. Także różnie to można interpretować tutaj tą skórkę. Natomiast fakt jest faktem, że jeżeli komuś to nie przeszkadza, no to no cóż, po prostu kupuje Progetto. Trochę o nim pogadam, ale to w czasie bitwy. Okej, moi drodzy, i dlaczego tak ciekawy jest to czołg? No, przede wszystkim jest to już z tej nowej generacji, tak? Czyli czołg wszystko mający, można powiedzieć, no nie ma takich czołgów w WoCie, ale jednak jak na meda, to zadziwiająco dużo rzeczy korzystnych, tych parametrów korzystnych udało im się upchnąć. Czyli tak, po pierwsze, czołg jest szybki. Nie jest to jakiś demon szybkości, oczywiście, ale jest szybki. Zarówno do przodu, jak i do tyłu jeździ całkiem składnie. Jak jeszcze dodamy mu sprężarkę, to już w ogóle. Dalej, opuszczanie działa. No, w tak płaskiej wieży udało im się zrobić 9 stopni aż opuszczania działa, co jest naprawdę świetnym wynikiem, prawda? No i kolejna rzecz, którą tu już oczywiście widzimy, czyli jest to dosyłacz tak zwany, tak? Czyli ten włoski system uzupełniania amunicji. Tutaj w tym momencie mamy akurat 3 strzały, jeżeli poczekamy, aż one nam się naładują. Dalej mamy samodziało, czyli tutaj, jak w przypadku meda, no, on ma parametry niektórych czołgów ciężkich po prostu, jeżeli chodzi o działo. Czyli penetracja jest jak na meda na bardzo ciekawym poziomie. To po pierwsze. Również celowanie na bardzo ciekawym poziomie. I ładowanie, no. Sam ten system już nam powoduje, że jest to coś fajnego. Także nie ma pancerza. No, okej, zgodzę się, nie ma pancerza. Są medy, które mają lepszy pancerz od tego Progetto, aczkolwiek on wieżą co nieco potrafi dingnąć, zważywszy na jej kształt. Nie wiem, czy ta bitwa będzie tutaj z tego miejsca cała. Jeżeli tak, to lipa trochę. No. Ale jeżeli ktoś myślał, żeby ten czołg mieć i nie ma innego wyjścia, nie chce inaczej, albo podoba mu się ta skórka, która tam dzisiaj wyszła, no to rzeczywiście trzeba przyznać, że lepiej nie czekać i można długo później rozmyślać, o, mogłem kupić, prawda? Mogłem kupić. Danneggiato. 1700 uszkodzeń z samego balkonu. Zobaczcie, wystarczyło tu przyjechać po prostu i sami się przeciwnicy wystawiają, tak? No, przeciwieństwie takiego niszczyciela, który tutaj stoi, suczki, no. Opuszczanie działa tutaj jest rewelacyjne, tak? Wiadomo, jak się Goldem strzela, no to aż tak dużo się nie zarobi. Aczkolwiek i tak, nawet jak się Goldem strzela, to można zarobić. No cóż, z jakiegoś powodu WG
często wrzuca czołgi, które mają jakąś bardzo znaczącą wadę, prawda? I wrzuca też takie czołgi, które nie mają takich wad. To jest taki czołg. Bo nie można powiedzieć, że wadą tego meda dużą jest, że nie ma pancerza, no bo to jest med, tak? No nikt nie oczekuje chyba, że med, który jest w miarę szybki, ma dużą penetrację, będzie jeszcze miał pancerz na poziomie, no nie wiem, T-54. Tak? Czy tam T-54 First Prototype. No tutaj ten pancerz wiadomo, że jest gorszy, ale tak jak mówię, wieżyczką zdarza mu się odbić. Zdarza mu się coś tam odbić. Po prostu nie ze względu na grubość pancerza, tylko ze względu na jej kształt właściwie. No, drużyna tutaj przegrywa wyraźnie. Bitwa dosyć szczęśliwa, bo jest na siódemkach. Natomiast... penetracja ile? 250... Czekajcie. 259 na goldzie jest penetracji. No, czyli naprawdę, naprawdę nieźle. No i zobaczcie, znowu 3 pechy są wsadzone. 3300 uszkodzeń już w tym momencie. Właściwie zrobione to z dwóch miejscówek, tak? Po prostu wystarczy tak naprawdę obserwować, na mapie jest tu działo celne, ono ma chyba 0,33 albo 0,34, natomiast wiadomo, że jak załogę dobrą założymy, jakieś jedzonko jeszcze czy coś, no to ono się jeszcze bardzo celne zrobi. Następny delikwent, 300 życia i wyjeżdża na progetto 100%. No, takie pojedynki bez żadnego problemu zawsze wygracie. Otrzymacie jeden strzał, w zamian wsadzicie 3. Zakładając, że przeciwnik będzie miał wystarczająco dużo życia, żeby te 3 wsadzić. Ogólnie nie można też powiedzieć, że to jest jakiś czołg odporny na wiedzę, tak? Dla ludzi, którzy są odporni na wiedzę, bo nie. No w Progetto ginie się szybko. Jeżeli ktoś przeszarżuje takim medem, pomyśli sobie, że no nie wiadomo co to jest, to ginie bardzo szybko, chociaż trzeba przyznać, że no, dając temu pojazdowi 1400 życia, no naprawdę jest to całkiem niezła kolejna wartość, kolejny niezły parametr. 1400 życia właśnie w takim medzie. Ogólnie taka zasada jest w WG, że dają chyba więcej życia, jeżeli jest pancerz dobry. No ale... cóż... Tutaj pancerza dobrego nie ma, ale życia więcej jest. No sytuacja bardzo nieciekawa, aczkolwiek pamiętajmy, że jest to Progetto, pamiętajmy, że jest w stanie skończyć bardzo dużo napoczętych przeciwników, tak? Na razie 3700 tych obrażeń będzie oczywiście dużo, dużo więcej. No cóż, Progetto kontra Progetto, tylko że tu nie trzeba było nawet 3 razy strzelać. Groźny przeciwnik był, już go nie ma. No, to teraz już coraz gorzej, no ale zobaczcie, no. Tak naprawdę to jest zawsze szybszy czołg, jest głównie po to, aby... można było wykorzystać... O kurczę, teraz by się przydało. Tak, no w tym momencie oczywiście długo się ładuje, jeżeli się strzela ostatnią pestką, natomiast no i tak kolega dwóch by nie zdążył naładować. Proszę, następny. Już mamy 5300 uszkodzeń. Ja sobie zdaję sprawę, że to wygląda tak bardzo prosto i łatwo, natomiast po prostu tak się bitwa ułożyła i kolega obserwuje to, co dzieje się na mapce, tak? Jest wielu graczy, którzy kupili Progetto. Oj, teraz no to chyba trafi ten gościu, no. Ale kolega poświęcił tego hapsa po to, żeby go po prostu zniszczyć. Jest sporo graczy, którzy mają Progetto i wyniki dosyć słabe na nim. No ale tak naprawdę
jeżeli nawet się przyczaimy, to zobaczcie, że jak jeden ten tak zwany magazynek wsadzimy, to już jest coś, tak? To już jest coś. Później, jak nam się uda uciec... O! Nie mówcie, że gościu nie wbije się. O, wow. Myślałem, że jednak będzie mógł strzelić. Super Hellcat! O, że to weszło! No, odrobina szczęścia też musi być. W każdej bitwie. 6000, zobaczcie, już jest. I jeszcze tutaj po asyście 1000. To też ważne. Także, no cóż. Skórka mi się nie podoba. Zahaczając o... Zahaczając o sytuację, która dzisiaj jest, czyli licytację. Natomiast ogólnie, no z czołgu na pewno każdy będzie zadowolony, nie? Proszę bardzo. I koniec. Mamy 7000 uszkodzeń, 8 fragów. Przy korzystnym losowaniu oczywiście, bez artylerii, bo tam, gdzie kolega stał na balkoniku, mogłaby jakimś cudem gdzieś tam wrzucić, a tutaj bliżej zwłaszcza. Zobaczmy, ile kolega zarobił. Słuchajcie, zarobek jest taki. 266 tysięcy. Mamy tu, no, prawie Mistrzostwo Świata, 1943, trochę brakło. No i podstawowego zarobku jest 118 tysięcy na koncie premium, tak? Tutaj jeszcze jest bonus, rezerwa, 88 tysięcy. Kolega strzelał przez całą bitwę chyba goldem, 100 tysięcy wydał na tego golda, ale przy takiej bitwie i tak wyszedł, zobaczcie, ile na czysto. Także ogólnie, jeżeli chodzi o Progetto, to powtórzę ostatni raz. Ta skórka, nawet się nie wypowiem, co o niej sądzę. Natomiast sam czołg, nie da się ukryć, że jest pierwsza klasa. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.